dzisiaj będę pracować na budowie, która jest... O kurczę, Pietrzona. Jest za mną! O panie, kto to panu tak... Przester, przester. Kurde. Więcej rozwaleń nie zrobię. O, co my tu mieliśmy? Nie, nie, ja się nie spadnę stąd! Tyle? Wstałam. Spoiler, zrobiła dwie rzeczy, narzekała, to ciężkie. Tak, wiesz co, nawet jakoś się więcej nie spodziewałem. Już jest jasne, ona nie ma małpki czteropaka, nie jest pracownikiem budowy, to tak, no. To już jest, kłamstwo tutaj, jestem pracownikiem budowy. Więc tutaj już za clickbait, za kłamstwo powinien być materiał usunięty. O 6 do roboty. Czym jest budowa przy byciu Jupiterem? Dokładnie. Ty. Ostatnio gdzieś na filmie powiedziałam, że robienie... Maryśka, na jakieś 15 minut. Brwi jest cięższe od pracy na budowie, więc dzisiaj to sprawdzimy. Fajnie będzie, jak zobaczycie moją ciężką pracę, a nie tylko, wiecie, jakieś nagrywanie youtubereczki, influencereczki. Jan Andrzej Morsztyn. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że subskrybujesz. Doceniam. No i gdzie ta winda? Gdzie ona jest? Ej, to jest taka typowa budowa. Wiesz, muzyczka z radyjka. No, myślę, że tak. Tego potrzebuję ubrań. Już tutaj. Dzięki. Uuu, tutaj jest szatnia budowy. Patrzcie. Uuu, ale szatnia. No. Robię unboxing. Uuu, to są ogrodniczki, ale stos. Podoba mi się. Przebieram się. Wiedziałem, że będzie miała rozpięte jedno to. Jedno ramionczko. Inaczej nie dałoby rady. Tak sobie tutaj opuściłam ramionczko. Szkoda, że nie ma lustra, żeby się mogła zobaczyć. Idziemy do pierwszej roboty, jestem ciekawa, co mi tutaj dadzą. No, to gdzie? Czy to jest jakiś film sponsorowany? Podziękowanie dla Mixbet za pomoc przy realizacji filmu. Na dół czy na górę? Na górę. Jestem gotowa! W czym się specjalizuję? Ja wszystko robię. Ja po prostu jestem uniwersalna. Jak w ogóle się pracuje na takiej budowie? Na budowie? Mhm. Zależy od warunków i od chęci dziewczyny. A pan już długo pracuje? Prawie 30 lat. 30 lat? O, to nie wygląda pan. Kurde, no to sporo. Teraz muszę tutaj zgarnąć, żeby nic się... Chyba pan nie był zbyt rozmowny. Chyba pan nie chciał... Nie był zbyt rozmowny i nie chciał zbytnio z Moniką Kociołek rozmawiać. Tak, takie wrażenie odniosłem. Co zrobić? I musisz mieć po prostu czysto, bo robimy do samego roku. Okej. Okay. Pierwsze moje zadanie to będzie położyć tutaj, nie wiem jak to się nazywa. Tynk! Trzeba pamiętać o każdym szczególe. Proszę państwa, żeby tutaj... Za co karny film dostaliśmy? Za to, że jestem zły na was. Ups. Włączyło mi się coś. Przepraszam. Gdzie jest? Jest. Nic się nie zepsuło, tak? O, tu jest jakaś wielka maszyna. Trzymaj. Teraz idzie materiał i wyłącz to. A jak? Czekaj. O. Tak, lajka nie zostawiliście, teraz macie film karny. Zajebisty podcast muzyczny pod taką pracę, nie? Tylko 6 metrów, nawet niecałe, a jak rzucamy po 150? Ja jestem w szoku. To było stresujące. Masz na pierdzi? Tak jest. Bo trzeba było tak równo wszystko. To masz na się pierdziała nazywa. To Boże. I rzucasz wszystko, złapiesz na te dziury, które widzisz. No obojętnie gdzie ci pasuje. Brzmi jak meksykański żart następnego poranka. Step bro help me, I'm stuck in betoniarka. A dobra. Kurde. Pierwsze zabrudzenia. Idę posadzki teraz kłaść. Siku mi się chce i nie wiem. O, szybko skończyła pracę. Fajnie, widzicie? Jeśli na przykład będziecie budować chałupę, to zatrudnijcie sobie Monikę Kociołek. Bo ona bardzo szybko kończy pracę.
nie skończy pracy, ale skończy pracę. Gdzie mam iść? Szybko bardzo. A tu jak ładnie już jest zrobione, wszystko idealnie. Szaro! No, no i Pedro! Harry Styles? Co ty tu robisz? Co ty robisz tutaj? Jak tu idzie robota, bo u nas co? Szara, to nie twoja liga NBA. Coraz lepiej. No zobacz, czyściutki jestem, więc bardzo dobrze. Więc właśnie kto jest czysty, to znaczy się opierdzie. Aż dziwne, że nie leciała do posadki do sklepu. A tak szczerze, słuchaj. Przynieś, podaj, pozamiataj, pójdź do sklepu, do żabki, po setki. Czaro pomógł nam ogarnąć tą miejscówkę, bo tutaj jego tata, to są jego znajomi. O, mixbetposadzki.pl. Jeżeli chcecie posadzki w swoim nowym mieszkaniu, w swoim nowym domu, mixbet.pl. Idziemy dalej. Myślę, że target, do którego Monika Kociołek kieruje swoje firmy, na pewno będzie zainteresowany firmą mixbet.pl. Dzisiaj cieplutko, idealnie na taką poranną robotę. Wiecie, beton zrobić, to trzeba położyć. Mamy to w ogóle kogoś, kto na przykład kiedyś pracował na budowie? Bo ja na budowie, to pracowałem jakieś dwa razy. Też jako przynieś, podaj, pozamiataj z moim tatą. Bo to mój tata jest elektrykiem, więc Monika, jeszcze raz bardzo dziękuję. Więc z nim, ale to było takie zakładanie gniazdek i tak dalej, więc raczej jakoś nawet dużo się nie nauczyłem. Poza tym mówię, jedyne co robiłem, to podawałem, przynosiłem i zamiatałem, także tak o. Jeden dzień dałem radę, dostałem za 8 godzin 32,50 od Ukraińców. Okej, okay. W porządku. Ja nigdy praca fizyczna, bo jestem pizdą z generacji Z. Kumam. Juka, dziękuję, że subskrybujesz, bardzo miło. Czytkowanie kafelek młotem przez 15 minut się liczy. No, jeśli moje przynieś podaj, pozamiataj się liczy, to myślę, że twoje skuwanie kafelek przez 15 minut również. Tak mi się wydaje. Ściany z tegiosu, regipsu. Zmęczeni już jesteście, widzę. W zeszłym roku miałem okazję nauczyć się szpachlować, szlifować, malować, nakładać silikon, kłaść panele. To jest ciężka praca, a na takiej budowie to już w ogóle, ale właśnie własne robi się fajnie. No tak, no to prawda. Ja na studiach pracowałem na montowaniu sceny przed występem Stomp. Film rozbrukowy, fajna sprawa. Ja ciąłem panele. Okej, okay, w porządku, w ten sposób. W porządku, wpadam na szybko się kładzie. No dobra, oglądamy. O, już się zmęczyłam. Umiem budować szafki z IKEA. No ja wam powiem, że jeśli chodzi o meble, no to polecam wszystkim meble z IKEA. Dlaczego? Bo układa się je jak klocki Lego, więc jest łatwo, więc jest całkiem zabawa. I trzy, że jak zmontujesz już ten mebel z IKEA, to masz tego satysfakcję. Ponieważ naprawdę szybko i sprawnie to idzie. A jak na przykład z Izą montowaliśmy, jak się przeprowadziliśmy i składaliśmy meble z Agata Meble, to one się tak zajebiście ciągnęły. Instrukcje były strasznie nieczytelne. I po zmontowaniu tego wszystkiego byłem tak zajebiście zmęczony, że byłem kompletnie niezadowolony, że nie byłem kompletnie zadowolony z tego, że złożyłem te meble. Byłem zmęczony, wkurzony i absolutnie nie miałem nawet czegoś takiego, że nawet nie miałem krzty szczęścia, że już to zrobiłem. A przy IKEA za każdym razem. Także polecam. Pierdolę, nie robię! Za ciężkie! Tutaj wpakujemy te śmieci z przedpokoju. Pani kierowniku, łopata się złamała! To się oba to Jarka oprzyj! Zabieraj łopatę i rób, no. To będzie ostatnio zrobione. Ostatnią godzinę nie płacę. Jeszcze ktoś ty mi płacił, chłopie. Kurde, już mi się nie chce. Czekajcie, ile ona miała w tym wiadru rzeczy? Jeszcze ktoś ty mi płacił, chłopie. Nie, dobra, myślałem, że tam praktycznie nic nie miała, nie? Kurde, już mi się nie chce. Dobra, idę się odlać. Albo... Dobra, idę się odlać. Zaraz ci pomogę te tynkować ściany, nie? Ale na stojąco, nie? Oj, toj.
To i te na siedząco. To tylko dla odważnych. No ale to jak? Na siedząco? Nie, nie, drzwi jeszcze nie było. Drzwi dopiero będzie. Słyszysz? A ręce umyłaś? Nie, prawdziwe mężczyźni nie myją. Zrób... Coś ty zrobi, chłopie, psujesz zamiast robić tu. Trzeba tutaj stary zatynkować. Weź ty pierwszy. Czemu? Bo ja się boję. Dobra, bezpieczne, można wchodzić. Oh my gosh, trochę zaczęłam się bać. Fajnie, fajnie, właśnie, bo musimy sprawdzić czaro, nie? Ja się boję. Ja bym nie mogła robić na takich rusztowaniach, szczerze. A co, bezpiecznie, tu masz barierkę, patrz, możesz się oprzeć. No wiem, ale jakby to nie wydaje mi się takie zbytnio bezpieczne. Nie, nie, ja się nie spadnę stąd! Bo ja spadnę. Dajcie mi spokój! No tutaj dobrze jest, ja już... Ja może zrobię sobie taki prezent i przyspieszymy to na przykład. Już nie sprawdzę, ja o życie tutaj walczę, chłopie. Powiemy... Nie zdziwiłem się, jakby ten blok któregoś dnia się zawalił po robocie Moniczki. Nie, no powiem ci, że raczej tutaj, wiesz, raczej tutaj możemy być spokojni i panowie... Nie pozwolili Monice Kociołek raczej tam swych palców wkładać w jakąś poważniejszą robotę. Jeszcze powiedzieć, że wszystko sprawdzone. Co my tu mieliśmy? To jest kabel RJ45, to internet będzie. Nie, to jest 006. A, to pomyliło mi się z tym wodociągiem. Aha, no. Zrób nam prezent i oskipnij. Oj, nie wiem. Pyton! Pyton tu! Nie udaj go, kochani! No tam chłopakom jest potrzebne, nie? Dobra, 4 minuty wytrzymamy. Wytrzymamy te 4 minuty, damy radę. Chyba stary, bo jestem za wielki. Ale dupeczka! Ej, ile ma lat Monika Kociołek? Ktoś mógłby powiedzieć? Czy 13, czy ile? 14? Na budowie taka dupcia? Weź! Przyda się, czy nie? No jest... Nawet chodzić nie potrafi? To męczące trochę, no. Tyle? To Pedro, przecież ja to wywaliłam na siebie. Oh my god, jeszcze zrobiłam dziury. 17? Umysłowo to... Nie, no jest chyba 2000... Że 21 ma? No dobra, idziemy dalej szukać, czy ktoś chce cegłę. I co, tak zostawisz tą cegłę? Ja na przykład bym chciał cegłę dostać, jakby Monika tam chodziła mi po budowie. Po głowie. No bo nikt jej nie chce. Ej, biorę ją do domu. Dam ją w prezencie na urodziny cegłę w piątek. Dobra, o co takie ciężkie? Może to jakieś iPhone czy coś? Wynosimy cegły. Czy iPhone jest ciężki jak cegła? Cegła na twoje urodzinki, taki idealny prezent, prosto z budowy cegła. Trzeba mieć precyzję jak... Prawda, że Lexi jest w ciąży? Nie mam pojęcia. Teraz jak będę remontować swój dom, to będę wiedzieć wszystko. Rób ci zdanie, tykowanie. Dziękuję bardzo. Patrycja Wichrowska, bardzo dziękuję, że wspierasz. Serio, serduszko dla Patrycji. Bardzo po prostu. Nie zapalić, bo nie wytrzymam. Nie, no nie palcie przez moje streamy. Sprawdzamy, że tutaj na pewno wszystko dobrze jest. Idealnie tutaj też. Teraz sprawdzenie poziomicą. Ja więcej rozwalę niż zrobię. Mój tata kiedyś mnie nauczył, co to poziomica. Pedruś, sprawdź, czy jest kreseczka tutaj, o. No jest. Czy jest dobrze? Widzisz ile roboty? Nie wiem w co ręce włożyć. Albo... Ja nie wiem co ręce włożyć, mordu. Tutaj też jest bąbelek? Jest. Na górze, nie wiem dlaczego, ale dobra. Idę na gruntowanko. No trochę roboty jest, więc na pewno się przydasz. No trochę roboty jest. Co to jest do roboty? Zapraszam do najłatwiejszej roboty pod słońcem. A czemu najłatwiejszej? No patrz, bierzesz to, masz, nie? I od góry sobie, żeby zleciało. Do domu, trzeba tego domu. A czemu do domu? No bo tak ci leci. No, budowniczego z ciebie nie będzie, Szaro, tyle ci powiem. Ten co chlapie na wszystkie. Właśnie ja też palę przez twoje streamy. Proszę. Też mam ochotę się trochę uwalić. Dobra, uwalić. Taki toj, to nic. Byłam kiedyś na obozie harterskim, nie narzekam, ale toje były postawione na specjalnie wyznaczonych miejscach. Wykopanych i zabezpieczonych byłam raz skorzystać. Larwy jak myszy, muchy i w ogóle dramat. Lepsze świeże powietrze plus nic tak nie brzydzi jak tamto. No to prawda. Aga? Jesteś bogatszy, jesteś twardszym człowiekiem w tym momencie na pewno. Muszę pokazać, że mi lepiej pójdzie. Ja nie mam tyle siły. Tu zrobię, to nie będę musieli robić, chłopaki, nie? Dobra, utnijcie mi z pensji, chłopaki. Dobra, bo tutaj mi... Ojej, to przynajmniej. Opieprzyli już. Męcząca. Czyli tak ma być, tak jak jest tutaj, na niebiesko, tak zrobiła Monika, tak? Ta robota. Dobrze zrozumiałem? Robota. Ale oczywiście nie to, co robienie brwi. No, chyba ci powaliło, ale... Że tak powinno być? Nie, chyba nie. Nie na głowę!
plastyną! Nie mówcie, że to aż tak powinno być. One zafarbują się! No jest! Ściana cała. Zrobiłam. Ty zrobiłaś? No. Weź tak, tak dotąd, żeby było, że wiesz, że ja ten kawałek później, że nie zrobiłam całą. Chyba nie. Na jaką dniówkę się dogadałaś? 8 na godzinę. Chyba dobrze, nie? No ja 20. Co robisz? Obliczam. Ale co? Obliczenia. 150 stalowego, 32 palety. Czaro, przynieś mi 5. 5000 stali? Tak. Już się robi. 5150 dokładnie. A. Dobra, gdzie są te wiadra? Tam było ile, Czaro? Ale to było stali. A tego było 130 tysięcy. Donaty nie działają? A czemu tak brzydko mówisz? Czemu nie działają? Halo? Nie, no wszystko. Czekaj, no nie, no odświeżam. 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 Wszystko odświeżone. Tu też odświeżam stronę od donate'ów. Nie, no wszystko chyba. Wszystko chyba git, tak mi się wydaje. Kiedy mamy ile? Wyślijcie 100 zł donate'a, zobaczymy czy działają. 25. A my... Tylko oczywiście dla testu. Potrzebujemy stary to. Standardowo. Kurde, dobra. Ja tego nie podniosę nawet. Czekaj, to tak szybko. No czekaj, nie. Ja mnie opalę obliczeniem, skoro 2 metry według niej mniej więcej na wysokości jej pasa. No to prawda, klasyczek. Dobra, mamy tutaj... jak to się nazywa? Silsi Fasa Dent Pool. Tink! Silikonowo-silnikowy. Czyli potrzebujemy silnika. Czar wcale nie lepszy. Silikantowo-silikantowy. Silikantowo-silikonowy. Jezuś. O! Umiem czytać! O nie, już mi się tak nie... Subskrybuj, bo umiem czytać. Jednak budowa to jest cięższe niż robienie brwi. Po prostu zostałem pracownikiem budowy na 4 godziny. Przyszło jak jest jasno. O. Ostatnio gdzieś na... I skończyła jak jest jasno. No to faktycznie, może 24 godziny, bo tam cały dzień spędziła. Dobra, no to już się nie czepiam. Bo taki czepiarski ostatnimi czasy jestem za mocny.